Szanowni Państwo, dzisiaj poniedziałek wielkanocny, lany poniedziałek. Z tego względu życzę Państwu wszystkiego dobrego, wielu radości, nadziei, wesołego Alleluja. Tradycyjnie, Szanowni Państwo, dzierżę w ręku wiaderko, małe wiaderko wielkanocne i tradycyjnie zaocznie Państwa kropię. W środku jest woda, więc Państwa kropię. Zostaliście Państwo pokropieni. Drodzy Państwo, jednocześnie odkładam tutaj wiaderko na stół. Bardzo też, Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim widzom Państwa ulubionego, wspaniałego kanału Wszystkie Przeczytane Wieczory. Bardzo dziękuję za towarzyszenie. Zachęcam do dalszego oglądania. Drodzy Państwo, no, pracujemy już nad książkami prawie 80 dni. Tutaj mam przy sobie Werna w 80 dni dookoła świata. Dookoła świata jeszcze nie, no, całego świata nie zwiedziliśmy. Niemniej byliśmy na przykład w Sewilli, odwiedziliśmy Czerniaków, podróżowaliśmy w czasie i przestrzeni. To też warto nadmienić. Drodzy Państwo, bardzo gorąco dzisiaj taki szybki świąteczny program. Bardzo gorąco Państwa zachęcam do znalezienia chwilki czasu i obejrzenia kolejnego odcinka w przyszłym tygodniu. Będziemy pracowali nad bardzo ważną książką, nad proroczą, można powiedzieć, wizją Europy, zgodnie zresztą tutaj ze zdaniem, z równoważnikiem zdania na okładce książki Prorocza wizja agonii Europy. Będziemy pracowali nad książką Jean Raspail'a Obóz świętych. Bardzo ważna, naprawdę prorocza wizja Europy, więc zachęcam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco, żeby w przyszłym tygodniu znaleźć troszkę czasu, no ewentualnie troszkę później ten odcinek obejrzeć. Drodzy Państwo, także za tydzień pracujemy nad Jean Raspail'em, Obozem Świętych. Finał tej książki, zobaczycie Państwo, jaki jest to finał tej książki, odbywa się właśnie w poniedziałek wielkanocny. Tym bardziej wydaje się, że warto sięgnąć po tą lekturę. Proszę Państwa, wiem, że napięcie w polskich domach sięga zenitu. Jesteście Państwo bardzo ciekawi, kto zwycięży. Najpierw, no tak, bo ogłoszony został konkurs. Proszę Państwa, chodziło oczywiście o cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. Myślę, że któregoś wieczoru pochylimy się nad tą ważną książką cesarza rzymskiego, myśliciela, stoika. Dla zainteresowanych i ciekawych, drodzy Państwo, za 3 tygodnie, 26 kwietnia, będą przypadały 1900 urodziny Marka Aureliusza. 1900 lat temu urodził się cesarz rzymski Marek Aureliusz, którego mogliśmy podziwiać między innymi w filmie Gladiator. Pamiętacie Państwo. Proszę Państwa, przechodzimy do losowania. Jest tutaj maszyna losująca. W środku zgromadzone są odpowiedzi. Poprawna odpowiedź Marek Aureliusz. No i zobaczymy, Szanowni Państwo, komu los sprzyja. Kto okaże się tym szczęśliwcem? Tutaj jest. Tu są losy. Proszę Państwa, no zobaczymy. No, sprawdzamy. Proszę Państwa, to jest, pokażę, zwycięzca. Zwycięzczyni bądź zwycięzca. M. Bardzo serdecznie gratuluję. Nagroda zostanie wysłana, nagroda książka, wspaniała 451 stopni Fahrenheita, zostanie wysłane pocztą. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję.
M. To jest tutaj ten głos szczęśliwy. Proszę Państwa, proszę wracać do świętowania, do radowania się. Piękne, piękne święta wielkanocne, piękny poniedziałek wielkanocny. Jeszcze raz wszystkiego dobrego Państwu życzę. Wielu nadziei, wesołego Alleluja, drodzy Państwo. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za tydzień.